Panie i panowie, no nie oszukujmy się, prawie 37 lat temu przybyłem do piwnicy z gitarą w dłoni, więc mój nieco starszy kolega się chyba nie obrazi, że zapowiem go właśnie dzierżąc w dłoni gitarę. Szanowni państwo, skoro nasz kabaret, 61 rok, egzystuje w mieście uniwersyteckim, no to musi być kara dla państwa i będzie najprawdziwszy wykład naukowy. Będzie to wykład, który profesor Jan Miodek wygłosił na Uniwersytecie Wrocławskim. A ja jestem absolutnie przekonany, że za interpretację tego wykładu Tadeusz Kwinta otrzyma co najmniej 2 doktoraty honoris causa. Tadeusz Kwinta, wykład! Kiedy się człowiek potknie albo skaleczy, to woła, no co? No blisko. O kurwa! No. To lapidarne słowo wyraża jakże wiele uczuć. Począwszy od zdenerwowania, kurwa! Rozczarowania, no nie, kurwa, nie. Poprzez zdziwienie, o kurwa. Fascynację, kurwa! Podziw, no kurwa. Na radości, kurwa. I satysfakcji, żeś kurwa. Kończąc. Przeciętny Polak w rozmowie z przyjacielem opowiada: idę sobie, stary, patrzę, a tu taka dupa, że o kurwa. Kurwa może również występować w charakterze interpunktora. No, czyli po prostu zwykłego przecinka. Siądzę, kurwa, do niego patrzę, kurwa, tam kurwa jego żona. Się kurwa wkurwiłem, no nie, kurwa, każdy by się kurwa wkurwił, nie? Czasem kurwa zastępuje tytuł naukowy. Albo służbowy. Kiedy nie wiemy, jak się zwrócić do jakiejś osoby płci żeńskiej. No chodzisz tu kurwa jedna. Używamy też kurwy do charakteryzowania osób. Nie, no brzydka to ona kurwa nie jest. Użyś kurwa, takiej kurwie to kurwa na pewno nie pożyczę. Czy też jako przerwy na zastanowienie. Czy kurwa, czy ja lubię poziomki? Wyobraźmy sobie, jak ubogi byłby słownik przeciętnego Polaka bez prostej kurwy. No idziemy sobie przez ulicę. Potykamy się nagle, więc mówimy do siebie: bardzo mnie irytują te nierówności chodnika, które narażają mnie znienaczka na upadek. Nasuwa mi to złe myśli o władzach gminy. A przecież wszystkie te i o wiele jeszcze bogatsze treści i emocje wyraża proste użysz kurwa, które przecież załatwia sprawę.
Gdyby Polakom zakazać kurwy, niektórzy z nich w ogóle przestaliby mówić. Gdyż nie umieliby inaczej wyrazić swoich uczuć, myśli. No i zaczęliby się porozumiewać na migi, na gesty. Doprowadziłoby to do nerwic, nieporozumień, niepewności, niepotrzebnych naprężeń w narodzie polskim. A wszystko przez jedną małą kurwę. Spójrzmy jednak na rodowód tego słowa. Kurwa wywodzi się z łaciny od kurwa, czyli krzywa. Pierwotnie w języku polskim kurwa oznaczała kobietę lekkich obyczajów, czyli po prostu dziwkę. Dziś kurwę stosujemy również i w tym kontekście, ale mnogość innych znaczeń całkowicie przykrywa to jedno. Można więc z powodzeniem stwierdzić, że kurwa jest najczęściej używanym słowem przez Polaków. I teraz dziwi tylko jedno. Dlaczego słowo to nie jest używane publicznie? To przecież praktycznie nie słyszymy, żeby politycy czy dziennikarze wplatali w swe zdania takie zgrabne kurwy. A pomyślmy, o ileż piękniej wyglądałoby na przykład takie orędzie prezydenta albo prognoza pogody wygłoszona w następujący sposób. Na zachodzie zachmurzenie będzie kurwa umiarkowane. Wiatr raczej kurwa silny. Temperatura maksymalna około minus 2 stopnie Celsjusza, a więc kurewsko kurwa zimno będzie. A tak w ogóle to chyba kurwa jesień idzie. Tadeusz Kwinta. Doktor honoris causa co najmniej dwóch uczelni. Wielce szanowni państwo, myślę, że to jest znakomity moment, aby przedstawić naszą dostojną i zasłużoną dla światowej sztuki piwniczną orkiestrę. Agata Półtorak, skrzypce. Na flecie dwujance karpackiej oraz rozmaitych zdumiewających instrumentach perkusyjnych gra Kamila Owsianików. Michał Chytrzyński, skrzypce. Własnoręcznie zbudowana gitara akustyczna Jurek Odrowąż-Wysocki. Przy fortepianie, jak już wspomniałem, Paweł Pierzchała. I to sensacja niezwykła. Wybitny puzonista będzie grał na akordeonie. Marek Michalak.